Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Dąbrowski, Chief Innovation Officer w IT Imagination i zapraszam na kolejną z naszych rozmów z cyklu ekspertów IT Imagination. Dzisiaj na tapetę bierzemy temat JavaScriptu. Ze mną jest Artur Łobudziński i na początek, Artur, proszę Cię o kilka słów o sobie. Jestem senior software developerem oraz architektem w IT Imagination. Zaczynałem od Tropascala, przechodziłem przez języki C, C++, PHP, no wiele tego było, aż w pewnym momencie po prostu zatrzymałem się na Node i JavaScriptie. Rozmawiamy dzisiaj o JavaScriptie. JavaScript wyszedł jako język dostępny przede wszystkim w przeglądarkach internetowych, ale dzisiaj wykroczył już daleko poza ten świat. Gdzie jeszcze dzisiaj możemy znaleźć JavaScript? JavaScript jako język przetrwał w przeglądarkach, bo poprzez kilka innych, na przykład Microsoft sobie wymyślił Visual Basica i w ogóle Basica, i one nie przetrwały. Przetrwał dlatego, że ECMA, czyli takie Stowarzyszenie Standardów Komunikacji, ogólnie standardów, po prostu usiadło do tego języka i wprowadziło trochę zmian, które zostały zaakceptowane przez resztę, albo wymuszone nawet czasami na nich zaakceptowanie, przez co teraz JavaScript jest identyczny w każdej przeglądarce, przynajmniej jego użycie, co powoduje, że możemy go używać praktycznie wszędzie tak samo. Osoby, które już trochę w nim programują, pewnie znają jQuery, które naprawiało, właśnie chowało takie implementacyjne różnice między JavaScriptem z jednej przeglądarki a drugą. No i teraz właśnie możemy go używać wszędzie. Sądzę, że znasz Slacka, jego klient PC-towy jest właśnie napisany w JavaScriptie i w Elektronie. Telegram Desktop, Spotify Desktop, to są wszystko aplikacje pisane już w JavaScriptie, plus oczywiście HTML-a i takich rzeczy, natomiast głównie już JavaScript i to sobie ładnie działa. Więc wszędzie już w tej chwili, wszędzie. JavaScript zdobywa też wielką popularność, jeśli chodzi o backend i usługi chmurowe. Z czego to wynika? Przynajmniej dla mnie z jego prędkości, z tego, jak jest zoptymalizowany, bo Google bardzo mocno wzięło się za V8, czy ich silnik do JavaScriptu. Zoptymalizowali go, porobili parę kompilatorów, dzięki temu bardzo szybko się uruchamia, ale jednocześnie po pewnym czasie potrafi się optymalizować, bo ma JITA, czyli Just-in-Time Compilation. No i dzięki temu właściwie mamy teraz porządny język programowania dostępny wszędzie, a Node, czyli takie środowisko dla JavaScriptu z V8, z połączeniem do systemu operacyjnego, pozwala nam właśnie pisać i rzeczy backendowe oraz właśnie aplikacje takie poważniejsze już, które coś więcej robią niż tylko pokazują stronę internetową. Szacuje się na podstawie danych, które AWS udostępnia sam, że 52% wszystkich AWS Lambda, tych serverlessowych funkcji dostępnych w AWS-ie, napisanych jest właśnie w Node. Dopiero drugi w kolejności jest Python, trzecia Java, tak dotychczas lubiana przez korporacje, czwarty C#. Czy to potem pokazuje potęgę JavaScriptu właśnie w rozwiązaniach chmurowych? Tak, nie dość, że pokazuje potęgę, to jeszcze właśnie pokazuje tą dobrą robotę Google'a przy optymalizacji, bo tak zwany cold start, czyli to, że Lambda się uruchamia, ona musi uruchomić ten skrypt pod sobą, to on właśnie dlatego tak szybko się uruchamia w JavaScriptie, dlatego jest tak lubiany, bo właśnie V8 najpierw go uruchamia, a dopiero później zaczyna się optymalizacja. I to jest chyba takie no, najbardziej znamienne w tym języku w tej chwili, że on jest bardzo szybki i bardzo ładnie działa, ma małe zużycie RAM-u w tej chwili, w porównaniu z tym, co kiedyś było, i głównie chyba dlatego. No i możemy pisać fronty i backendy w tym samym. Też, akurat Lambda tutaj nie ma do rzeczy nic, natomiast tak, możemy pisać, mamy do tego różne frameworki, takie frameworki frontendowe to Vue, React, Angular, pewnie większość osób chociażby nazwy znała. I mamy też frameworki właśnie backendowe, które już wymagają Node'a do tego, żeby się uruchomić. Mamy Next'a, mamy Nuxt'a, mamy NestJS, mamy takie trochę niższe poziomowe typu już biblioteki, które działają, typu Express, JS, Fastify, JS, które są już serwerami, pełnymi serwerami webowymi,
coś, co na przykład w PHP wymagało uruchomienia osobnego serwera, który uruchamiał nasz interpreter. My tutaj Apache'a czy Nginx'a, tutaj uruchamiamy po prostu bezpośrednio naszego JavaScripta, który już sam to robi. Oczywiście to nie jest czysty JavaScript, tam jest jeszcze trochę C i tak dalej, biblioteki są kompilowane, ale one są uruchamiane przez Node'a i mamy do nich dostęp przez JavaScripta, więc to jest duża, duża fajna rzecz, potęga tak naprawdę. Byłeś, czy nadal jesteś aniołem stróżem programu, który White Imagination miał za zadanie pomóc właśnie deweloperom frontendowym, reactowym, angularowym, stać się deweloperami full stackowymi w JavaScriptie czy w TypeScriptie. Proszę opowiedz w kilku słowach, jak ten program wyglądał, czego dotyczył i jakie są jego rezultaty. Więc zaczęliśmy od tego, że musiałem pokazać w ogóle, jak wygląda Node, dlatego że osoby frontendowe Node'a używały głównie do uruchomienia, właśnie do zbudowania swoich aplikacji frontendowych. Większość tam programistów pochodziło z Reacta, więc oni głównie po prostu budowali projekt w Reakcie, a później go umieszczali na serwerze. Więc trzeba było pokazać, jak działa Node, czym jest, co na co pozwala, pokazać NPM-a, czyli taki pakiet manager do Node'a, żeby po prostu pokazać im, co można sobie doinstalować, pokazać im dostępy do dysku, dostępy do różnych rzeczy w systemie, do bazy danych, coś, czego jakby nie ma we frontendach, zazwyczaj nie, do bazy danych się nie dopinamy, dopinamy się do punktów API. Więc trzeba było też nauczyć ich troszeczkę takiego myślenia backendowego, bo we frontendzie, jak się zawiesi frontend, no to zawiesimy to dla jednej osoby. Jak zawiesi się backend, to wszystkie osoby, które z niego akurat korzystały, już nie będą mogły korzystać, więc mamy drobną awarię, no taką większą niż jednego użytkownika. Więc trzeba było im to zrobić. I wymyśliłem takie szkolenie dla nich, które od takiego niskiego poziomu wiedzy będą przychodzili coraz wyżej, wyżej, aż dotrą do napisania pełnego API z dostępem do bazy i obsługą użytkowników. I zaczęliśmy od napisania prostego API w Expressie, które odbiera pliki, wysyła pliki, blokuje plik hasłem i nie pozwala ściągnąć pliku, jeżeli się poda złe hasło. I to robiliśmy wszystko w plikach, zapisywaliśmy pliki, które użytkownik tam wysłał do pliku JSON, w którym mieliśmy jeszcze meta informacje, chociażby to hasło, wielkość pliku i parę innych rzeczy. No ale pokazałem też, że to jest mało optymalne, bo chociażby można zapisać hasło, zapisać jeszcze raz hasło, bo poprzednie się jeszcze nie zdążyło zapisać. No są pewne problemy przy takich dostępach plikowych. Więc potem pokazaliśmy przejście na bazy danych. Skorzystaliśmy z MySQL-a, z biblioteki MySQL 2 NPM-owej i po prostu przeszliśmy na bazę danych. Oczywiście to ja im zbudowałem bazę danych, nie uczyliśmy ich od początku, jak się to robi, bo to było chłopakom niepotrzebne totalnie, wyjaśnię za chwilę dlaczego. I po tym, jak to zrobiliśmy, no to po prostu trzeba było te metadane przenieść do tej bazy, więc ta sama aplikacja, która do tej pory była, tak samo używana przez tego użytkownika, nagle dostała informację, że ma bazę danych, trochę pliki były na plikach, metadane w bazie, czyli taki upgrade już. I później przeszliśmy na korzystanie z Nesta, czyli z takiego pełnego frameworka backendowego. I tam przeszliśmy jeszcze już z czystego MySQL-a na ORM-a. I tym ORM-em naszym był SQLize. Więc kolejny update, taki poważny już zmiany jakości kodu, bo tam jeszcze doszedł TypeScript. I właśnie dlatego też nie było nam potrzebne jakby tworzenie tej bazy danych, bo te ormy, jeżeli dobrze napiszemy moduły i te modele wszystkie, to przejdą i same za nas to zrobią. Więc oczywiście trzeba było jeszcze nauczyć się migracji i seedów, natomiast jakby już samego kodu nie musimy tak dużo pisać. No i chłopaki to napisali, mieli zadanie domowe po prostu po pokazaniu przeze mnie, jak działa Nest, wszystkie te biblioteki dodatkowe, sami mieli po prostu przepisać poprzednią aplikację na Nesta w TypeScriptie. Po dwóch dniach wszystko było gotowe, więc zaczęli pisać taką już bardziej prawdziwą aplikację, już taką wewnętrzną naszą i wyszło im bardzo dobrze, bo właśnie ją kończą w tej chwili. Super. Dodam tylko, że przykładowy kod, który powstał w ramach tej szkoły, te trzy etapy, o których mówił Artur, znajdziecie na GitHubie, na naszym koncie IT Imagination.
To jeszcze ostatnie pytanie. Gdybym był deweloperem, który właśnie chce rozpocząć swoją przygodę z takim full-stackowym programowaniem w JavaScriptie, to od czego powinienem zacząć? Powiem szczerze, że nazw, bibliotek, projektów, produktów wokół tego świata jest tyle, że aż głowa boli, więc jakbyś mógł powiedzieć, od czego tak naprawdę warto zacząć, żeby się w tym wszystkim nie pogubić i używać tego, czego używa też cały świat. Oj, jest tego wiele i ciągle przychodzą nowe. Natomiast najważniejsze to będzie nauczyć się JavaScriptu. I to tak dobrze nauczyć się JavaScriptu, żeby nie mieć później problemów, co można w nim zrobić, a co nie. Potem dobrze jest zacząć też naukę TypeScriptu, dlatego że on daje nam typowanie, on daje nam w edytorze dużo pomocy, bo edytory lepiej wtedy rozumieją nasz kod, przez co ułatwia nam programowanie. To jest ważne szczególnie dla większych projektów, dla korporacji. Natomiast ja w tej chwili już nawet małego projektu nie zaczynam bez TypeScriptu, bo po prostu wiem, że może się rozrosnąć. Mocna kontrola. Tak. Znaczy w edytorze, dlatego że sam JavaScript nie ma żadnej kontroli typu w sobie. Natomiast TypeScript przynajmniej pomaga nam trochę to ustabilizować. I jak już bym zaczął teraz się uczyć, jak już po tym wszystkim, co wiem, to zacząłbym od Express.js-a, bo jest najbardziej znanym i najprostszym takim frameworkiem serwerowym, backendowym. Po nim bazy danych. Jeżeli ktoś umie Postgresa, to wtedy PG sobie ściąga z NPM-a. Jeżeli MySQL-a, to MySQL-a dwójkę. Potem nauczyłbym się jakiegoś ORM-a. SQLize, TypeORM, cokolwiek. Ja preferuję SQLize, bo dla mnie jest wygodniejszy, po prostu częściej go używałem. Jak to zrobimy, to jakiś taki pełny framework backendowy typu NestJS właśnie, czy Node.js, czy Next.js, no różne, cokolwiek nam się spodoba, bo tak naprawdę każdy z tych frameworków jest używany, jak nie w jednej korporacji, to w drugiej, każdy z nich jest używany. I jeżeli chcemy być jeszcze full stackiem, no to jakiś framework frontendowy. Takich najbardziej chyba w tej chwili używanych i znanych to jest Vue, React i Angular, więc którykolwiek z nich. Ja osobiście preferuję te frameworki, które są tak zwane opinionated, czyli takie, które same jakby mają opinię na temat tego, jak w nich pisać. I na przykład Nest.js jest takim frameworkiem i Vue jest takim frameworkiem. One mają takie pewne zasady, jak w nich co pisać, jak w nich umieszczać kod, jaka struktura tego kodu, jak to rozbijać na warstwy, więc to jest akurat bardzo dobre do używania. Z tego powodu nie przepadam do końca za Reactem, bo gdziekolwiek się pójdzie, jest inaczej pisany, każdy sobie sam go pisze. Natomiast są to jakby najbardziej używane frameworki, dobrze je znać, nawet jeżeli nie jakoś super, to każdego po trochu, a jeden lepiej. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Dodam jeszcze tylko na koniec, że w Python Imagination mamy otwarte rekrutacje zarówno na deweloperów fullstackowych, node'owych, Vue, React. Linki znajdziecie poniżej tego filmu. Bardzo dziękuję, Artur, za rozmowę i poświęcony czas. Bardzo dziękuję, bardzo miło było. Pozdrawiam.